Nie zawsze i nie wszystko. Po kolacji wyszli oboje do ogrodu. Nie mogę się jeszcze otrząsnąć z tego wszystkiego, powiedziała cicho Karolina. Alex nie odpowiedział. Dziewczyna przystanęła i skryci w mroku drzew spoglądali przez chwilę na ciemną, monumentalną burę Mandalay House, poprzecinaną w kilku miejscach prostokątami padającego z okien blasku. Nie mogę oswoić się z myślą, że ten dom kiedyś... Och, chciałabym, żeby on żył jak najdłużej, dodała nagle. To okropne myśleć, że warunkiem posiadania jest śmierć bliskiego człowieka. Znowu umilkła. Ruszyli, weszli w alejkę prowadzącą obok kortów tenisowych do pawilonu. Joe milczał. Słuchaj, powiedziała Karolina, ale dlaczego on to zrobił? Najprawdopodobniej, chociaż nigdy nie chciałaś w to uwierzyć, ten staruszek kocha ciebie. Ponieważ nie chciałaś wybrać zawodu, który sobie wymarzył dla ciebie, był bardzo zawiedziony. Dzisiaj podczas tej maskarady w śmierć przejęłaś się naprawdę. Zauważył to i zrozumiał, że sztuka indyjska to nie najważniejsza sprawa w stosunkach dziadek-wnuczka. To chyba wszystko. Ale nie o to pytałam. Dlaczego on w ogóle to zrobił dzisiaj? Tak jakby się spieszył, jakby mu coś naprawdę groziło, chociaż ty ciągle udajesz, że w to nie wierzysz, albo może naprawdę nie wierzysz? Jest bardzo starym człowiekiem, mruknął Joe. W jego wieku zmiany w testamencie robi się od razu. A jeśli chodzi o zagrożenie, zastanawiał się przez chwilę. Wyszli z pomiędzy drzew wprost na balustradę. W ślepych, ciemnych oknach pawilonu, który wynurzył się niespodziewanie blisko z lewej strony, stał odbity księżyc. Zatrzymali się, mając niemal wprost pod stopami przepaść, rozkołysaną i szumiącą cicho. Srebrzyste grzbiety wynurzały się i niknęły, ciągnąc powoli ku brzegowi. Była pełnia, morze świeciło przyćmionym, szerokim blaskiem. Joe wsparł się łokciami na balustradzie i oparł głowę na dłoniach, spoglądając w morze. Jeśli w grę wchodzi zagrożenie jego osoby, być może nie istnieje ono wcale, ale być może istnieje. Niestety, jak zauważyłaś, generał Somerville jest bardzo upartym człowiekiem. Jutro może powie mi wreszcie, o co chodzi. Na pewno dzieje się tu coś niecodziennego, ale twój dziadek John sądzi, że sam da sobie radę ze swoimi kłopotami. W takim razie po co był ten list do mnie i prośba, żebym przyjechała z tobą? Zastanawiam się nad tym od paru godzin, powiedział Joe pogodnie. Ale ponieważ nic się nie stało, nikt nas nie chce poinformować o tym, co się może stać, wobec tego cieszę się, że mamy piękny wieczór i księżyc świeci. Poza tym obserwuję oczywiście tych wszystkich ludzi, ale to jest u mnie, jak słusznie zauważył generał, skaza zawodowa. Zastanawiam się, który z nich i dlaczego mógłby na przykład pragnąć zabić generała Somerville'a. Zabić? Odwróciła się ku niemu gwałtownie. Chyba żartujesz, Joe. No właśnie. Tak wyglądają rozmowy z kobietami na te tematy. Najpierw martwi się, czy dziadkowi Johnowi nic nie grozi, a potem, kiedy zaczynamy się zastanawiać, kto mógłby mu zagrażać, dlaczego, sądzisz, że chyba żartuje. Ale kto mógłby chcieć popełnić taką potworność? W dniu dzisiejszym zaobserwowaliśmy już parę drobiazgów, prawda? Najpierw ten młody człowiek, Coley, zdaje się, miał bardzo ostrą rozmowę z twoim dziadkiem Johnem. Słyszałeś przecież, utrzymywał nerwy na wodzy. Nie morduje się przecież ludzi tylko dlatego, że każą nam wywiązywać się z umów, które z nimi zawarliśmy. Na pewno nie, chociaż i to zdarzało się już nieraz. Ale przyznajmy, że pan inżynier Cowley nie należy do ludzi, którzy życzą najlepiej twoim dziadkowi. Dalej, ten amerykański profesor Snyder i jego córeczka. Przypuśćmy, że generał Somerville wyda swoją nową książkę, a w niej czarno na białym udowodni, że pan profesor Snyder nie tylko nie jest autorytetem w swojej dziedzinie, ale że robi proste i głupie błędy w ocenie dzieł sztuki. Znam ludzi, którzy mordowali, żeby zmusić innych do milczenia. A jeśli nawet profesor Snyder nie sprawia wrażenia człowieka, który posunąłby się aż do tego morderstwa, żeby ukryć błąd naukowy, to jego córka Doroty na pewno zamordowałaby zimną krwią każdego. Kto ośmieliłby się zburzyć wspaniałą fasadę, za którą ukrywa się ograniczony umysł jej tatusia? Nabrał tchu i dokończył. Są jeszcze inni. Nasz przyjaciel Joet na przykład. Nie wiem dlaczego miałby zabijać generała Somerville'a, ale gdyby chciał tak zrobić naprawdę, na pewno nie powstrzymałby go wyrzuty sumienia i obawa przed sprawiedliwością. Jego geniusz jest dla niego jedynie ważny, a drogę do sławy mógłby usłać setkami takich staruszków jak twój dziadek John. Mamy jeszcze Meryl Perry, zawahał się. Ba. Panna Perry jest bardzo miłą osobą, przyznaję. Gdyby nie fakt, że dręczy mnie jedno małe pytanie. Ciągle mi się wydaje, że widziałam jej twarz w okolicznościach, których nie mogę sobie przypomnieć. To było dawno, a ty ją znasz od lat, prawda? Więc może się mylę.
potarczała dłonią. Może się mylę. Na pewno się mylisz, a jeśli chodzi o Meryl, to co do niej? Jestem absolutnie pewna, że nie skrzywdziłaby nawet muchy. No właśnie, co do niej jednej. A przecież jest tu więcej osób. I wystarczy tylko jedna, żeby... Rozłożył ręce. Jego białe zęby zalśniły blasku księżyca. Dlatego nie dziw się, że obserwuję tych ludzi. Nie mam nic innego do roboty na razie. Może jutro dowiemy się czegoś i okaże się, że niepotrzebnie interesowałem się gośćmi twojego dziadka. A jeszcze ten dobry duch Chanda. Joe! Karolina uśmiechnęła się blado, potem położyła mu dłoń na ramieniu. Nie jestem już zmęczona. Wracajmy. Jeżeli chcesz wmówić we mnie, że Chanda mógłby zrobić dziadkowi coś złego, to odchodzisz od całej mili od rzeczywistości i wpadasz w jedną ze swoich książek kryminalnych, w których im więcej osób podejrzanych, tym większa zabawa. Chanda, powiedział spokojnie Joe, kocha twojego dziadka, to pewne. Obserwowałem go. Takie rzeczy widać od razu, ale Chanda jest człowiekiem wschodu, starym człowiekiem. Przywiązanie może różnie się objawiać. Gdyby na przykład Chanda osądził, że dziadkowi twojemu zagraża coś gorszego niż śmierć, być może, zważywszy matuzalemowy wiek generała Somerville'a, doszedłby do wniosku, że śmierć w odpowiedniej chwili pozwoli jego drogiemu panu odejść, zachowując twarz, jak powiadają Chińczycy. I chociaż Chanda nie jest Chińczykiem, honor generała i jego dobre imię leżą mu na sercu. Oczywiście wymyśliłem sobie teraz tę bajeczkę. Chciałem ci tylko udowodnić, że w chwili prawdziwego zagrożenia nie można automatycznie odrzucać kogokolwiek, bo każdy może być potencjalnym mordercą. Zapomniałeś jeszcze o mnie, powiedziała Karolina. W twojej powieści osoba, która stała się generalnym spadkobiercą, także chyba zasługiwałaby na uwagę detektywa. Nie. Nie zapomniałam o tobie, ale jesteś jedną z nielicznych znanych mi osób, które nie popełniłyby zabójstwa z chęci zysku. Dziękuję ci za to. Próbowała się uśmiechnąć. Ruszyli na powrót ciemną alejką. Mimowolnie Karolina ściszyła głos niemal do szeptu. Po co mi to wszystko mówisz, Joe? Nie będę mogła usnąć w nocy. Jeszcze przed pół godziną myślałam, że lekceważy zupełnie te listy, które otrzymał pan Parker, a teraz wydaje mi się, że przesadzasz z tą okropną podejrzliwością. Ależ ja nikogo nie podejrzewam. Po prostu list generała Somerville'a nie tylko spowodował mu przyjazd tutaj, ale uruchomił aparat mojej wyobraźni. Spójrz, wskazał kort tenisowy rozjaśniony blaskiem księżyca. Nie ma nic bardziej upiornego niż korty tenisowe po zachodzie słońca. Wystarczy przymrużyć oczy i już dostrzegasz duchy, graczy odbijających bezgłośnie piłkę. Karolina zadrżała i wsunęła rękę pod jego ramię. Chodźmy już do domu. Poszli zwolna alejką, na krańcu której dostrzegli po chwili klomb przed podjazdem i wielką kutą latarnią oświetlającą drzwi wejściowe. W tej samej chwili latarnią przesłoniły dwie przytulone sylwetki ludzkie. Joe położył palec na ustach. Zatrzymali się. Obie postacie zeszły z alejki i pomiędzy luźno rosnącymi krzewami przesunęły się ku miejscu, gdzie stała w cieniu ławka przed kortem tenisowym. Zniknęły w mroku. Bardzo się cieszę, szepnęła Karolina, przytykając wargi niemal do ucha Aleksa. John nie odpowiedział. Dopiero kiedy znaleźli się na odkrytej przestrzeni, ruszyli ścieżką wokół klombu ku drzwiom wejściowym, zapytał. Co cię tak ucieszyło? Wiesz, dlaczego Meryl płakała? Bo Cowley spotkał ją wtedy tak, jak to przewidział pan Joet i zrobił jej scenę. Powiedział, że szaleństwem jest, jeśli ktoś chce zawierzyć honorowi kobiety, że musiała się zachować prowokacyjnie, jeśli Joet ośmielił się zaproponować pozowanie, a w ogóle, że on Cowley rozumie oczywiście, że ona, Meryl, ma prawo postępować jak chce, jest przecież wolna, ale musi ona pamiętać, że nieodpowiedzialne flirty powinna zachować dla wielkich być może artystów i innych ludzi tego pokroju. O, Cowley jest tylko zwykłym śmiertelnikiem, a znając duszą kobiecą, wiedząc, że niczym nie jest w stanie zaimponować kobiecie, która jak ćma pędzi do każdego światła, wycofuje się i prosi, żeby odtąd wykreśliła go na zawsze z grona ludzi, których chce przyciągać i odrzucać, żeby zaspokoić swoją kobiecą próżność. Potem ukłonił się i odszedł prędko, a ona została sama i rozpłakała się. Oczywiście powiedziała mi, że wszyscy mężczyźni to idioci i że mu to przejdzie, ale płakała dalej. Zdaje się, że ona jest mi zakochana. Powiedziała, że on tak wyglądał, kiedy odchodził, że bała się, żeby sobie albo Joetowi nie zrobił czegoś złego. Ale jeszcze więcej, bała się pójść tam do niej, do pracowni, bo tam był Joet. I gdyby Cowley pomyślał, że ona tam przyszła dla Joeta, to już w ogóle na pewno byłby koniec. Karolina odetchnęła głęboko. Ale widać, że miałam słuszność, bo to byli oni oboje. Teraz pewnie siedzą na ławce i przepraszają się. A to raczej on powinien ją przeprosić. Dokończyła z przekonaniem. Zapewne, mruknął Joe. Przecież wszyscy mężczyźni to idioci, jak sama przed chwilą powiedziałaś. Zatrzymali się. Ćmy tańczyły wokół latarni nad wejściem. Aleks nacisnął klamkę drzwi. Ustąpiłem.
Przez pusty hol przeszli po grubym, tłumiącym kroki dywanie ku schodom. Na piętrze przystanęli. Mieszkam w ostatnim narożnym pokoju na lewo. Karolina wskazała najbardziej odległe z czworga drzwi. A ty po drugiej stronie. Zimą jest z twojego pokoju widok na morze, ale teraz zasłania mnie korony drzew. Tylko z góry, wskazała palcem schody, które zakręcały, niknąc na drugim piętrze budynku, można obserwować przepływające statki. No, dobranoc. Ucałowała go lekko w usta i uśmiechnęła się. Idąc korytarzem, skinęła jeszcze ręką, obejrzawszy się. Czy odpowiedział skinieniem i ruszył ku drzwiom swego pokoju, słysząc za plecami cichy zgrzyt klucza w zamku i odgłos otwieranych, a potem zamykanych drzwi. Ponieważ przed kolacją nie zamknął swojej drzwi na klucz, nacisnął klamkę i wszedł. Był przekonany, że zgasił światło, wychodząc. Teraz paliła się niska lampa przy kominku okolona zielonym abażurem. Aleks zamknął drzwi. Gdybym stwierdził, że byłem pewien spotkania z panem jeszcze dzisiaj, byłaby to przesada, powiedział podchodząc do kominka i opadając w głęboki fotel. Ale miałem niejasne przeświadczenie, że nasza rozmowa nie jest zakończona. Wyciągnął z kieszeni pudełko papierosów. Czy pali pan? Tak, dziękuję bardzo. Czanda przyjął zaofiarowanego papierosa. Pragnę przede wszystkim przeprosić pana bardzo za to niespodziewane najście, zerknął na zegarek. Zaraz zresztą będę musiał odejść. Trzeba pozamykać drzwi wejściowe, sprawdzić, czy wszystko w porządku i podać generałowi kakao. Uśmiechnął się lekko. Zawsze pija kakao przed zaśnięciem punktualnie o 10:30. I zawsze ja je podaję, to znaczy od 10 lat, bo przedtem wypijał szklaneczkę whisky. Ale lekarz mu zabronił. Urwał. Oczywiście nie przyszedłem tu, żeby wspominać panu o tych nieznaczących sprawach. Jestem w rozterce, proszę pana. Po raz pierwszy od 50 lat mam w tej chwili zdradzić zaufanie, którym obdarzył mnie generał Somerville. Ale niech mnie rozgrzeszy lęk o niego i moja, mam nadzieję, usprawiedliwiona wiara w pańskie umiejętności znajdowania wyjścia tam, gdzie inni ludzie nie umieją go dostrzec. Czoska się papierosa, druchowo wyjął następnego i zapalił. Proszę, niech pan mówi, mister Chanda. Nie muszę dodawać, że generał nigdy by mi nie darował, gdyby dowiedział się, że zdradziłem komukolwiek jego tajemnicę. Postaram się nie zawieść pańskiego zaufania, powiedział Alex spokojnie. Żeby ulżyć nieco pańskiemu sumieniu, może powiem najpierw, że wiem, kto napisał owe listy do Scotland Yardu i kto je wysłał. Napisał je generał Somerville, a wysłał je pan, prawda? Chanda potwierdził skinieniem głowy. Przypuszczałem, że pan się tego domyśla. Dlatego przecież zapytał mnie pan dziś, czy bywam w Londynie i czy ktoś jeszcze z Mandalay House był tam ostatnio. Zrozumiałem wówczas, że pan już wie. Ale zrozumiałem, że wie pan zbyt mało. Poza tym mógł pan zacząć przypuszczać, że ponieważ to generał sam napisał te listy, więc nie ma powodu do obaw. Ale generał Somerville nie napisał tych listów dla żartu. Były one wynikiem pewnej jego koncepcji. Chciał zwrócić uwagę policji na Mandalay House i stworzyć atmosferę zagrożenia wokół swojej osoby. Dla tej samej przyczyny napisał listy do panny Beacon. Widział z prasy, że jest pan przyjacielem pana Parkera ze Scotland Yardu, a z plotek, że panna Beacon i pan jesteście często widywani razem. Generał Somerville lubi powieści kryminalne. Czytuje je zawsze w łóżku przed zaśnięciem i cieszy się jak dziecko, ile razy zidentyfikuje mordercę, zanim autor go objawi. W pańskich książkach nie udaje mu się to łatwo. Myślę, że to właśnie było główną przyczyną, dla której zapragnął, żeby pan tu przyjechał. Zresztą, jeśli ma być szczery do końca, muszę panu zdradzić, że odwiedziłem pannę Beacon w dniu, w którym generał wysłał do niej list i uprosiłem ją, żeby spowodowała pański przyjazd przed 11:00 w południe dnia następnego. Panna Beacon dała mi słowo, że nie dowie się pan o tej mojej interwencji. I zdaje się, że słowa dotrzymała. Tak, dotrzymała, Aleks pokiwał głową. O, podstępna przebiegłości kobieca. Nie powiedziała mi o tym ani półsłówka. Wiedziałem, że mogę jej zaufać. Ale chciałbym przejść do sedna sprawy. Otóż niedawno byłem w Niemczech. Pojechałem tam na skutek listu, który pewien kolekcjoner przesłał na ręce generała. List był poufny. Dotyczył on zupełnie bezcennego posągu Buddy. Posąg ten znajdował się ongi w mojej ojczyźnie, w mieście Moulmein i zdobył wnętrze pagody, tej samej, o której pisze Kipling w swoim wierszu. Przed pagodą starą w Moulmein, tam gdzie morza senne brzeg. Zna pan ten utwór oczywiście? Znam, Aleks uśmiechnął się lekko. Dzięki zbiegowej okoliczności nadałem mojej nowej książce tytuł pochodzący z tego właśnie wiersza. Ale nie chcę panu przerwać, proszę mówić dalej. Otóż posąg ten zniknął w czasie ostatniej wojny, kiedy Japończycy zajęli Birmę. Zniknął w czasie walk w mieście i nigdy się nie odnalazł.
To znaczy nie widziano nic o nim i ogólnie sądzono, że podzielił los, który od tysiącleci jest udziałem posągu wykonanych z cennego kruszcu. Mianowicie, że został przetopiony przez tych, którzy go ukradli. I właśnie przed 3 tygodniami generał otrzymał list. Oczywiście człowiek, który go napisał, nie przyznał się do posiadania posągu, a tylko stwierdził, że mógłby pomóc w jego zakupie oraz że sprawa jest absolutnie poufna, a wszelkie próby rozgłoszenia jej lub powiadomienia jakichkolwiek władz niemieckich lub międzynarodowych spowodować mogą jedynie zniknięcie posągu na wieki, jak się wyraził. Pojechałem natychmiast do Niemiec i po skomplikowanych zabiegach dotarłem wreszcie do posągu. Był niewątpliwie autentyczny. Posiadałem plenipotencję generała. Zakupiłem go. A jaką cenę pan zapłacił? 150 tysięcy funtów, powiedział Chanda spokojnie, a nawet trochę więcej. Zapłaciłem 270 tysięcy dolarów w banknotach amerykańskich, a nie czekałem, gdyż tak sobie życzył anonimowy sprzedawca. Do tej pory nie wiem, kto nim był. Dowiedziałem się tylko, że podobno Budda z Monmley trafił w czasie wojny do prywatnych zbiorów Geringa. Co się z nimi działo później, nie wiem. Wiem tylko, że jest autentyczny. Czy sprowadził go pan tu? Tak, oczywiście. Byłem dobrze zasekurowany przeciw wszelkim niespodziankom i pieniądze wręczyłem dopiero wtedy, kiedy dostarczono mi posąg na pokład motorówki u brzegów Anglii. W 5 dni później nadszedł list z Londynu. Autor zawiadamiał, że poinformuje władze angielskie o fakcie posiadania przez generała rzeźby uznanej za zaginioną i będącej własnością narodową Birmy. Oczywiście w postscriptum autor listu dodaje, że suma 50 tysięcy funtów udziału w tej transakcji zadowoli go najzupełniej i wymarzy całą sprawę z jego pamięci. Zażądał odpowiedzi na poster stąd. I cóż na to nasz waleczny generał Somerville? Nie mogę sobie wyobrazić go wręczającego czek na 50 tysięcy funtów szantażyście. Pan generał odpisał uprzejmie, że nadawca listu zgłosił się jutro punktualnie o godzinie 11:30 przed południem celem odbioru wiadomej sumy. Ponieważ cała sprawa ma być ze zrozumiałych względów absolutnie poufna, generał życzy sobie, by nadawca listu przybył nie do Mandalay House, ale od strony morza do przystani i stamtąd udał się ścieżką nad urwiskiem wzdłuż skraju ogrodu do pawilonu, gdzie zostanie mu wręczona kwota, której żąda. A więc to tak, Joe gwisnął cichuteńko przez zęby. Jutro 11:30, ale nie odpowiedział mi pan jeszcze na moje pytanie, Chanda. Czy generał rzeczywiście chce mu dać te pieniądze? Generał Somerville jest w trudnej sytuacji. Po pierwsze, zakupił dzieło sztuki będące własnością narodową Birmy i umieszczone na liście zaginionych dzieł, sporządzonej przez agendy Narodów Zjednoczonych. Co prawda wolą jego jest, aby posąg ten wrócił po jego śmierci do Monmley. Mógł więc odesłać go wcześniej. Ale w chwili rozgłoszenia takiej sprawy w formie skandalicznej uznano by ogólnie, że generał odsyła posąg pod presją z zewnątrz i chciał go zatrzymać dla siebie. Po drugie, cała transakcja była nielegalna, dopuszczono się jej, dokonując szeregu przestępstw. Generał zakupił i przywiózł nielegalnie do Anglii w tajemnicy przed władzami przedmiot, o którym wiedział, że pochodzi z rabunku i jest wykonany z cennego kruszcu o wadze ponad 200 funtów. Wszystko to łącznie skompromitowałoby generała Somerville'a jako obywatela, jako naukowca. Nikt nie uwierzyłby w szlachetność jego intencji, nie mówiąc już o odpowiedzialności sądowej. A pan wierzy w szlachetność jego intencji? Tak. Gdyby było inaczej, nie podjąłbym się tego. Wydaje mi się, że jestem uczciwym człowiekiem i nawet fakt, że jeden ze skarbów mojego narodu znowu zostanie odzyskany dla świata, nie mógłby być w tym wypadku decydujący. Widzi pan, od razu wiedziałam, że generał Somerville zechce kiedyś, używszy mnie jako pośrednika, zwrócić ten posąg Birmie. Tylko dlatego go kupił. Był kiedyś komendantem garnizonu w Monmley. Zaczął wtedy interesować się sztuką Indii, Birmy i Nepalu. Myślę, że jako młody oficer miał mało skrupułów. Nie jestem powołany do osądzania go. Nie pamiętam tych czasów. Jestem młodszy o 20 kilka lat niż on. Myślę, że umierając chcę wyrównać swoje rachunki z Birmą. Zawsze twierdzi zresztą, że spędzi tam najszczęśliwsze lata swojego życia. Wierzę, że uczyni słusznie, oddając pagodzie w Monmley posąg. Zapewne, ale najpierw musi przekazać szantażyście 50 tysięcy funtów, a może nie chce tego zrobić? Chanda w myśleniu przytwierdził skinieniem głowy. Nie chce tego zrobić. Twierdzi nie bez racji, chyba że nikt nie ma gwarancji, czy pan George Plunkett, bo tak nazywa się ten przedsiębiorczy człowiek, nie zechce po pewnym czasie następnych 50 tysięcy i tak dalej, aż do skutku.
Z drugiej strony generał nie może sobie pozwolić na to, aby pan Plumket ogłosił światu szczegóły zakupu posągu z Malmain. I dlatego właśnie jestem tu teraz. Boję się, Mr. Alex. Generał Somerville czytał zbyt wiele powieści kryminalnych i posiada nadmiar odwagi osobistej. Wymyślił, że jeśli napisze te listy do policji, a poza tym ściągnie pana tutaj, stworzy atmosferę wokół swojej osoby, w której nikogo nie zdziwi fakt, że został napadnięty i musiał się bronić. Czy chce pan przez to powiedzieć, że generał Somerville chce zabić tego Plumketa? Tak, Mr. Alex. To właśnie chciałbym powiedzieć. Wymyślił sobie nawet, że będąc tu, stanie się pan koronnym świadkiem wobec policji. Kiedy ten Plumket jutro wyląduje i wejdzie do pawilonu, generał chce tam być sam. Wręczyć mu po pewnych oporach i zażądaniu gwarancji w formie słowa honoru czy czegoś równie nonsensownego pieniądze. A kiedy tamten odwróci się ku wyjściu, generał chce wyjąć z szuflady przygotowany pistolet i zabić go, a potem powiedzieć, że pistolet miał przy sobie na skutek listów z pogróżkami, a tych 50 tysięcy funtów było przeznaczone dla Karoliny. Dlatego między innymi zmienił dziś testament w obecności pana i panny Bacon. Zaplanował wszystko z jaką taką precyzją, jak zwykł mawiać, i nie jestem w stanie odwieźć go od tego kroku. Chociaż mam absolutne przekonanie, że plan ten nie powiedzie się. Co? Joe zmarszczył brwi. Po pierwsze, nasz szantażysta nie jest chyba na tyle głupi, żeby włazić w pułapkę, nie ubezpieczywszy się jakoś. Po drugie, generał jest bardzo starym człowiekiem, drżą mu ręce. Gdyby nie udało mu się trafić tego człowieka i zabić go jednym strzałem, a powiedzmy, gdyby go tylko zranił, wówczas skandal nabrałby posmaku naprawdę kryminalnego. Prawo angielskie jest bezlitosne wobec każdego, kto strzela do nieuzbrojonego, niespodziewającego się napaści człowieka. Fakt, że tamten jest łotrem i szantażystą, niczego nie usprawiedliwia. A inny fakt, że generał chciał zabić, aby uciszyć na zawsze kogoś, kto mógłby go skompromitować, zaważyłby fatalnie na całej sprawie. Poza tym zabójstwo nie jest rozwiązaniem, które w ogóle można brać pod uwagę. Tak, ale pan generał jest innego zdania. Uważa, że szantażyści to najplugawsza odmiana naszego gatunku i powinni być tępieni jak robactwo. Twierdzi, że człowiek może brać w ręce sprawiedliwość tam, gdzie prawo jest bezradne. A człowiek ów ma przekonanie o uczciwości swojego postępowania. Urwał nagle. Jest bardzo starym i upartym człowiekiem, Mr. Alex. Nie umiałem go przekonać. Myślę, że jest przeświadczony o dobrodziejstwie, jakim będzie dla ludzkości śmierć tego Plumketa. Jeden robak mniej, Chanda, powiedział do mnie. To wszystko. Za czasów mojej młodości, gdyby w pułku moim znalazł się taki szczur, zmuszono by go do samobójstwa, żeby sprawa nie wyszła na jaw. Nasze prawa degenerują się i stąd coraz większy odsetek niczemników. Joe pokręcił głową. Nie myślę w tej chwili o poglądach generała Somervilla na sprawiedliwość ludzką. Z tego, co pan powiedział, wnioskuję, że przyszedł pan do mnie w poszukiwaniu wyjścia z tej sytuacji. Chodzi o to, żeby ten Plumket nie stał się celem generała Somervilla, ale żeby równocześnie generał Somerville nie stał się ofiarą szantażu i w końcu, żeby nie dowiedział się, że zdradził mi go pan jego planu. A jak się ma to wszystko odbyć? Czy przydzielił panu jakąś rolę w tej sprawie? Tak. Mam od godziny 11 tkwić w okrągłym okienku strychu wychodzącym na morze i widocznym z pawilonu. W chwili, kiedy zobaczą jacht czy też motorówkę zbliżającą się do naszej przystani, mam przesłonić okienko białą chustą. Słońce pada w to miejsce i chusta ta będzie doskonale widoczna. Zresztą generał ma zupełnie dobry wzrok. Po tym sygnale ma on czekać w pełnym pogotowiu na pojawienie się Plumketa. Święta naiwności, mruknął Alex. Trzeba rzeczywiście temu zaradzić. Uśmiechnął się. Czy ma pan jakiś plan, który pozwoliłby równocześnie nie dopuścić Plumketa do generała Somervilla, zmusić Plumketa do milczenia, nie spowodować straty tysięcy funtów i zachować generała z przeświadczeniu, że nie zdradził pan jego planów? Mam taki plan, odpowiedział Chanda ku zdumieniu Joe'ego. Ale jest on niewykonalny bez pańskiej pomocy. Słucham. Sądzę, że walka z panem George'em Plumkiem może odbywać się tylko przy pomocy tej samej broni, którą on się posługuje. Nazwisko pana jest znane w kołach przestępczych. Gdyby pan zastąpił Plumketowi drogę na przystani i porozmawiał z nim, być może doszedłby do wniosku, że szantażując generała Somervilla może stracić więcej niż zyska. W tym samym czasie ja mógłbym wejść do pawilonu, mówiąc, że żadna łódź nie pojawiła się na horyzoncie i że zapewne nasz szantażysta zrezygnował ze swoich zamiarów. Później nie dałby już znać o sobie i cała sprawa przecichłaby. Zdaje się, że ogromnie przecenił pan znaczenie mojej skromnej osoby. Joe pokręcił głową. A co będzie, jeśli pan Plumket nie zlęknie się mnie, a ja nie znajdę argumentów, aby go przestraszyć? Wówczas Chanda zawahał się.
Sądzę, że jedynym wyjściem byłoby, gdyby wręczył mu pan owych 50 000 funtów. Ale przecież pieniądze generał Somerville będzie miał ze sobą w pawilonie, prawda? Na wszelki wypadek zaopatrzyłem się w sumę 100 000 funtów w banknotach 100-dolarowych, gdyż pan Plunkett chce otrzymać pieniądze w walucie amerykańskiej. Ach, więc obmyślił pan to sobie już wcześniej. Niezupełnie. Byłem zrozpaczony, chciałem sam spotkać Plunketta, wręczyć mu pieniądze i czekać, co dalej z tego wyniknie. Wiedziałem, że nie wolno mi dopuścić do tego, żeby Plunkett wszedł do pawilonu. Nie mogłem przecież dopuścić, żeby generał próbował zrealizować swój plan. On ma przecież ponad 90 lat, proszę pana. W głosie Chandy zabrzmiała nagle rozpaczliwa nuta. To nie mogłoby się udać. I gdyby nie było innego wyjścia, byłem sam gotów albo przekupić Plunketta, albo go zabić. Joe zmarszczył brwi. Ale co by pan powiedział generałowi, gdyby zauważył z okna pawilonu podpływającą motorówkę? Przystań jest niewidoczna z okien pawilonu. Mogłem mu powiedzieć, że był to jakiś stateczek, który nie zawinął do naszej przystani, albo że była to policyjna łódź, ponieważ pan Parker polecił rozciągnąć z dala obserwację nad Mandalay House. Zresztą sądzę, że najlepiej będzie, jeśli pan sam mu to powie. Umówił się przecież z panem o wpół do pierwszej, a o 12 z Cowleyem. Jego plan polega między innymi na tym, żeby sprawiać wrażenie człowieka, który niczego się nie spodziewa. Tak sobie wyobraża, psychiczny alibi. W każdym razie tak to nazwał dzisiaj w rozmowie ze mną, układając się do łóżka. Jest jak najlepszej myśli. Chanda mimowolnie uśmiechnął się. Zdaje się, że uważa życie tego szantażysty za coś mniej wartościowego niż życie dorosłej muchy i jest w doskonałym nastroju. Śmiał się mówiąc, że wywiedzie pana w pole. Skóra mi cierpnie, panie Alex, gdy słucham tego, ale nie próbowałem się przeciwstawiać. Znam go zbyt dobrze. Za nic nie dałby sobie odebrać teraz plonów swojej strategii wobec nikczemnika, jak to nazywa. Nadal jest człowiekiem wielkiej wiedzy, ale krąg jego życia zamyka się już i umysł powraca zwolna do dni dzieciństwa. Joe uśmiechnął się. Mam nadzieję, że jako dziecko nie zajmował się planami śmiercenia ludzi. Poza tym myślę, że ma pan słuszność. O 11:00 spróbuję porozmawiać z panem Plunkettem. Generał nie dowie się o niczym. Chciałbym pana także prosić, aby nie zdradził pan niczego przed Karoliną. W każdym razie nie teraz. Chciałem prosić pana to samo. Chanda wstał i spojrzał na zegarek. Już najwyższa pora, żeby podać generałowi kakao. Inaczej zacznie się zastanawiać, dlaczego się spóźniam. Dobranoc panu, dziękuję. Wyjdę z panem, powiedział Joe. Mam jeszcze pewną sprawę do załatwienia w miasteczku. Powiedzmy, że zabrakło mi papierosów. Jak dostanę się do domu po powrocie? Mógłby pan zadzwonić do drzwi wejściowych i pokojówka otworzyłaby panu, bo nocny dzwonek odzywa się nad jej łóżkiem. Ale będę czekał w holu na pana powrót. Sen nie przychodzi szybko w moim wieku, a sytuacja w Mandalay House i myśli o jutrzejszym przedpołudniu zapewne w ogóle nie pozwolą mi przymknąć oczu. Jutro po śniadaniu ustalimy szczegóły, jeżeli to pan odpowiada. Zdaję się całkowicie na pańskie doświadczenie i rozum. Chanda skłonił głowę. Zeszli na dół. Noc była nadal piękna i kiedy Joe zapuścił cicho motor swego Rollsa, zapalił światła wozu i objechawszy dom ruszył w kierunku bramy, ćmy zaczęły uderzać przednią szybę, ściągnięty blaskiem reflektorów. Brama była uchylona. Wyjechał na otwarte pola i nie zwiększając szybkości ruszył w kierunku miasteczka. Musiał odnaleźć sierżanta Hicksa. Udało mu się to prędzej niż przypuszczał. W pewnej chwili w kręgu światła pojawiła się postać ludzka z nieodłączną wędką. Człowiek szedł w kierunku Mandalay House. Oślepiony przysłonił dłonią oczy. Alex zahamował gwałtownie. Czy nigdy nie sypiacie, sierżancie? Nigdy, odpowiedział Hicks pogodnie. Jestem uosobieniem doskonałego policjanta. A przynajmniej tak przypuszczają, jak sądzą moi zwierzchnicy, skoro przysłali mnie tu samego. Joe otworzył drzwiczki wozu. Sierżant wszedł bez słowa i zajął miejsce obok kierowcy. Auto ruszyło, nie zmieniając kierunku. Przyjemnie jest jechać Rollsem, powiedział Hicks, ułożywszy pieczołowicie wędkę na tylnym siedzeniu. W ogóle jest przyjemnie. Nie wiem, dlaczego ludzie mieszkają w Londynie. Jak pan sądzi, mogą mieszkać w takiej cudownej okolicy? Zastanawiałam się nad tym i ja, sierżancie, ale chciałbym z wami pomówić o czymś bardziej prozaicznym. Spodziewamy się jutro odwiedzin w Mandalay House. Tak, proszę pana, czy można zapalić? Oczywiście. Otóż w okolicy ma się pojawić pewien człowiek. Nazywa się George Plunkett. Chciałbym, żebyście zapamiętali to nazwisko, bo musicie skontaktować się telefonicznie z panem Parkerem i poprosić go, żeby w jak najkrótszym czasie przekazał mi dane dotyczące tego człowieka. Szczerze mówiąc, muszę je mieć o 7 rano. O tej porze chciałbym was spotkać na drodze w miejscu, z którego nie byłoby widać Mandalay House. Oczywiście jestem absolutnie przekonany, że jest to fałszywe nazwisko. Rozumiem, proszę pana, George Plunkett.
Może być zamieszany w sprawy związane ze sztuką, rzeźby, obrazy, sam nie wiem co. Mam niewielką nadzieję, że pan Parker będzie wiedział. Tak, proszę pana. A teraz druga sprawa. Ten Plumket ma się pojawić w Mandalay House o 11:30. Ma przybyć drogą morską i zawinąć do prywatnej przystani generała. W tym wypadku ja sam go zatrzymam. Będę pilnował tej drogi. Najprawdopodobniej przybędzie łodzią wypożyczoną w Torquay albo gdzieś w pobliżu. Pełno ich tu jest na całym wybrzeżu. Ale może okazać się sprytniejszy i przybyć od strony lądu. Celem jego będzie pawilon, w którym generał pracuje przed południem. Wiecie, ten budynek na skraju posiadłości nad brzegiem urwiska. Wiem. Waszym zadaniem będzie niedopuszczenie Plumketa na teren posiadłości od strony lądu. Jest sprawą życia i śmierci, aby nie dostał się do pawilonu. Brzmi to bardzo dramatycznie. Sierżant Hicks zatarł ręce. A jak wygląda pan John Plumket, którego mam powstrzymać? Nie wiem. Joe uśmiechnął się. Mam nadzieję, że pan Parker będzie wiedział i poda nam jego rysopis. Jeżeli tak się nie stanie, sądzę, że razem damy sobie jakąś radę, prawda? Wóz zawrócił. Joe wysadził sierżanta na skrzyżowaniu, umówiwszy się z nim jeszcze na 7. Po dłuższej chwili w kręgu reflektorów ukazała się brama parku. Drzwi wejściowe domu nie były zamknięte. Chanda siedział w fotelu i umył się bezszeleśnie, zobaczywszy Alexa. Teraz mogę ją zamknąć, powiedział cicho i zniżając głos jeszcze bardziej dodał. Czy poczynił pan jakieś postępy w naszej sprawie? Mam nadzieję, że tak. W każdym razie mogę panu zaręczyć, że ze strony George'a Plumketa niewiele może grozić jutro generałowi Somervillowi. A pan George Plumket także może być nam wdzięczny. Pistolet nawet w ręku 90-letniego generała mógłby okazać się śmiercionośny. Dobranoc. Wszedł cicho na górę. Przed drzwiami pokoju ziewnął. Ale wieczór jeszcze się nie skończył. Kiedy wszedł, zobaczył Karolinę. Siedziała w fotelu z głową odchyloną na oparcie. Ręką podtrzymywała przez sen małą poduszeczkę. Joe zbliżył się, pocałował ją leciutko w czoło. Otworzyła oczy i rozejrzała się nieprzytomnie. O, to ty, co ja tu robię? Wydawało mi się, że to ja mógłby zadać takie pytanie, ale nie zadał. Z twojej miny wnioskuję, że ta nocna wizyta nie ma na celu skompromitowania nas w oczach mieszkańców tego domu. Ciszej, spojrzała odruchowo na drzwi. Przyszłam, bo... potrząsnęła głową, odganiając resztki snu. Słuchaj, Joe, czy zauważyłeś, że dziadek użył dzisiaj tych samych określeń, które były w tych listach? Na pewno nie zauważyłeś, dlatego przyszłam. Słuchaj, ja myślę, że on też musiał je otrzymać. Pomyślałam, że powinieneś o tym wiedzieć, jeżeli tego nie zauważyłeś. Nie wiem, jakie to może mieć znaczenie, oczywiście, ale pomyślałam sobie, że to mój obowiązek. Tak. Joe usiadł na poręczy fotela i pogładził po włosach. W liście pierwszym był zwrot suchy kościany dziadek, a generał użył zwrotu, jeżeli taki kościany dziadek jak ja może mówić jako taką precyzją. Ta jaka taka precyzja była w liście trzecim, o ile się nie mylę. Poza tym w liście tym był zwrot o panach Cowleyu i Joecie, że wkrótce poprzegryzają sobie gardła, a twój dziadek powiedział, mogą sobie nawzajem poprzegryzać gardła. W obu wypadkach chodziło o twoją przyjaciółkę Meryl Perry. Nie chcę dodawać, że zabójstwo, które zainscenizował, było także jednym z trzech, które proponował anonim, mianowicie przy pomocy sztyletu z jego kolekcji broni. Jak to? Więc wiedziałeś o tym? Zauważyłeś? Joe Alex zauważa. Joe, co to może znaczyć? To znaczy, że generał jest starym człowiekiem, a umysły ludzi starych skłonne są do odtwarzania tych samych zwrotów i pojęć wielokrotnie, nie zdając sobie z tego sprawy. Staruszkowie często opowiadają tym samym ludziom po kilka razy ten sam dowcip, prawda? Działa tutaj to samo prawo. Ale co to znaczy, Joe? To znaczy, że powinna się wyspać. Masz słuszność, jutro muszę wcześniej wstać. Dziadek twierdzi, że z wszystkiego w świecie najbardziej smakuje mu kawa, którą ja parzę. A wypija jej rano całe morze przy pracy. Dobranoc, kochanie. Jak to dobrze, że zawsze wszystko wiesz. Dobranoc. Nie zawsze i nie wszystko. Przed drzwiami zatrzymała się i zarzuciła mu ręce na szyję. Dobranoc, powtórzyła cicho.